Cześć. Po fantastycznej przygodzie związanej z Vivien i powiem szczerze, naprawdę fajnej historii, no, idziemy dalej. Właśnie. Kurczę, co ja mam teraz zrobić? Powinienem iść do Regisa, ale tak naprawdę nie bardzo mi się to chce. Zadania. Pogłos, poboczne. Wielki turniej w Beclair. Awantura o wino. Rycerz do wynajęcia, to na razie sobie nie zrobię. Zróbmy sobie tę awanturę o wino. Daleko? O kurczę, gdzie to jest? Aż tu. Wiatrak Dulcynei. Dobra, to idziemy to obadać. Obadamy to i pójdziemy sobie do mojej rezydencji, zobaczymy jak idą naprawy. Błędny rycerz. Okej, to teraz weźmy sobie, zawołujemy płotkę i muszę sobie zaznaczyć, że tutaj muszę iść. Przy okazji odkryjemy sobie tutaj znak, nie znak zapytania, tylko tablicę ogłoszeniową. Na skróty, gdzie ja będę jechał głównym traktem? Czasu nie ma. Dobra, 100 kroków, także już szybciutko. Ale mi się zrać chce. O fuj. Dobra. A każdy... Dobra, nie poszukiwana. Usługi młynarskie. Ogłoszenie. Młody, zamożny, przystojny, bezportowany, bez nałogów poszukuje wielkiej, prawdziwej, czułej miłości. Spotkania na terenie winnicy w każdy wtorek i co trzeci, czwartek. Ale ma wymagania. Profesjonalistów do obrony transportu. Okej, okay. Dobra. Ja zgłosiłem się pierwszy! Ale ja oferuję lepszą cenę! O nie, nie. Moja rodzina zajmuje się winiarstwem od 4 pokoleń. Ta, z tego co widać z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu, powinien pan sprzedać Belgard. Jako urzędnik działam w imieniu księstwa, a Belgard jest teraz własnością Skarbu Państwa. Osobistym życzeniem ministra skarbu jest, aby Belgard trafiła w ręce odpowiedzialnego zarządcy. A o ile mi wiadomo, oboje macie problemy w swoich posiadłościach. Zatem dopóki się z nim nie uporacie, o sprzedaży Belgard nie może być mowy. A możemy coś kupić. No i co? Zadowolony jesteś? Wszystko przez ciebie. Przeze mnie? Jesteś obłąkana, dziewczyno. Ludzie, ludziska, słuchajcie! Ogłasza się, że Matylda de Vermentino to przeklęta wariatka. Nie wygląda mi na przeklętą. Raczej na bardzo, bardzo wściekłą. Musiałeś jej się nieźle narazić. Kurczę, już mi włoski odrastają. A ty co za jeden? Znawca kobiet? Pewnie i tak lepszy niż ty. Tak, jest. Więcej. Koneser. O, to widzę, że się dogadamy. Ty... A powiedz mi, te miecze, to tak nosisz od parady, czy używasz ich czasem? To narzędzie pracy. Jestem wiedźminem. A nie szukasz może pracy? Bo widzisz, sprawa jest taka, że chcę kupić winnicę Belgard, ale ten urzędniczyna jej nie sprzeda, dopóki będę miał problemy u siebie w koronacie. To zależy.
Przede wszystkim od rodzaju problemów. Generalnie nie jest dobrze. W Zielniku zalęgły się jakieś potwory. Mój nadzorca zaginął razem z całym transportem wina. Ktoś porwał zielarkę. Sporo tych nieszczęść, jak na jedną winnicę. Moim zdaniem to sprawka tej małej. Matyldy, znaczy. Ma słodką buźkę, ale charakterek diablicy. Jak coś złego, to wszystko wina kobiety. Oczywiście, że tak. Wredne suko. Mógłbym się tym zająć, ale nie za darmo. Ma się rozumieć. Jaka jest twoja stawka? No dobra, czekajcie. Brzmi uczciwie. Dobra. Brzmi jak robota dla Wiedźmina. Dobrze, pomogę ci. Dziękuję. Jakoś się tak bardzo nie targują nawet. Jestem naprawdę wdzięczny. Moja winnica leży na wschód stąd. Na pewno trafisz. A teraz wybacz, ale muszę pogadać z urzędnikiem. Może coś jeszcze wskuram? O, to mamy jakiś list gończy jeszcze. Ej, a ja chciałem z tą panią porozmawiać. A jednak, czyżby ona coś knuła. Ale nie sądzę, żeby parowała zielarkę. Psst. Jesteś Wiedźminem, prawda? Słyszałam, jak rozmawiałeś z tym durniem Liamem. Koszmarny typ. Tacy są najgorsi. Zawadiackie spojrzenie, gęba jak u elfiego półboga, a w sercu sama podłość. Zresztą nieważne. Zaczepiłam cię, bo tak się składa, że też chcę kupić Belgard, ale w mojej... To może ja bym kupił Belgard. Nie dzieje się ostatnio najlepiej. Co za niezwykły zbieg okoliczności. Żaden tam zbieg okoliczności. Po prostu jestem pewna, że to Liam podkłada mi świnie. W tajemniczych okolicznościach zaginęli moi pracownicy. Bednarz i Kowal. Na przecince zalęgły się jakieś krwiożercze rośliny. Na Pawim Stoku też jest jakoś niespokojnie. Mogłabym długo wymieniać. Ale rzecz w tym, że jeśli nie uporam się z problemami w Vermentino, nie mam najmniejszych szans na odkupienie Belgardu. Mógłbyś mi pomóc w pierwszej kolejności? Płacę więcej niż Liam. Kasa. Dobra, zobaczmy. Jeżeli płacisz więcej niż Liam, to powinnaś zapłacić gdzieś o tyle. Tak coś czuję, że wkrótce się dogadamy. No dobrze, niech będzie. Mogę ci pomóc. Albo chociaż spróbować. Wspaniale. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Moja winnica jest na zachód stąd. Gdybyś mnie szukał, będę tutaj. Muszę dopilnować, żeby Liam nie wykręcił mi jakiegoś numeru za plecami. Jasne. Bywaj. Nie mogę iść do tego... No dobra, ja nie chcę iść. Przystojny ten Wiedźmin. A ja mogę z nim porozmawiać? A właśnie miałem sprawdzić, co to jest. Antoana Stregera. Jego szpakiem lub dostarczenie dowodu jego śmierci. Mistrz Wiedźmin, masz jakieś nowe wieści? Ta winnica, Belgard, czemu jest taka cenna? Ech, od razu widać, że nie jesteś stąd. Zanim hrabia Crespi nie został zamordowany przez bestię, Belgard należała właśnie do niego. Jako majętny i wpływowy człowiek doprowadził ją do rozkwitu. Sprowadził rzadkie gatunki winorośli. Zatrudnił wykwalifikowanych pracowników. Nie wdając się w zbędne szczegóły, połączenie Belgardu z którąkolwiek inną winnicą to gotowy przepis na sukces. Czyli dlatego chcą tak bardzo jej kupić. Dobra. Bywajcie. A byłem ciekawy, czy ja mogę ją kupić, no ale niestety. Mistrz Wiedźmin. Dobra.
Czyli już nie mogę tak z nimi, ale tak patrzą na mnie. Czekajcie, muszę sobie... Gdy kuplet okrągły wyśpiewa... Galu! I zadania... A, miałem Matyldzie najpierw pomóc, dobra. Iwona pisze, będziesz zawsze mieć w duszy tę szarą pustkę i ciszę. O Jezu, jakiś normalnie gość jest obdarzony fantastycznym głosem. Jedź mi, zaraz mu dupę miotkiem. Kurde bo. O, czekajcie, tu mamy jakiegoś kupca. Witaj, wędrowcze. Potrzeba ci czego? Pokaż mi swój towar. Pokaż, proszę, co masz na sprzedaż? Gdzie mam drugi miecz? No tak. Co ty tutaj, misiek, masz? Nic nie masz. Dobra. Żegnaj. Bywaj. Szczęścia na szlaku! Tak mi coś tutaj pusto było. Dobra, mam już drugi miecz. I jeszcze kuszę. To u mnie zaopatruje się dwór księżnej pani. Zdecydowanie lepiej. Ale słuchajcie, jak mam po drodze. Butelki, resztki jedzenia. Wiedźmina na bestię. No, o co tutaj chodzi? Co to za goście? Obcy też mogą się zapisać? Czy to impreza zamknięta? Wypierdalaj, mendo, w kabanie Kostoka. Grzeczniej, proszę. O ty! Nie gadaj, tylko walcz! Czekajcie, ja się tutaj... Dobra, nieważne. Zagapiłem się na co innego. Zrobiłem sobie... Wspaniale. Komu w drogę, temu druga grupa. Nie, wiecie co, muszę się przestawić z klawiaturą trochę w bok, ze względu na to, że się kończy na tym, że ja się tutaj gubię. No, ale cóż, tak to też bywa. Aha. Dobra, teraz się skupmy już na walce normalnie. A tak to skupiłem się na rzucaniu znaków. Po prostu świetnie. Pokaż, co umiesz.
Dobra. Podejrzeć. Wilcy. Co to jest? Połamane kości, zaraza, silny był. Zaraza, rozszarpany na strzępy. Co to było? Głębokie odciski stóp, krew, ślady ucieczki. Dobra, mamy te ślady. Na drugiej stronie też są, dobra, jest super. Dziad borowy? Coś z tego leszego. Od razu sobie właśnie sprawdźmy w bestiariuszu, co to było ten dziad borowy. To będzie jakiś relikt borowy. Zbierałem jagody jak zawsze o tej porze roku, kiedy nagle drzewa zaszumiały i zobaczyłem to dziwo. Fragment wypowiedzi kobiety wraca. To podgatunek potwora zwanego leszym. Aha, dokładnie. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy panterę. Sobie zatrzymajcie. Skrzekacz to nie, hybrydy to nie, insektoidy, arachnomorf, arachnomorf, biała wdowa jest, o. Sobie zatrzymajcie. Tu jeszcze dodatkowo kolejny, istoty magiczne. Tu nic nie mamy. Archeospor, o. Wygląda mi to na kwiatek, bardzo obrzydliwy kwiatek. Jak olbrzymi niezbyt estetyczny kwiat, a w dodatku mają cechy wrednej, gwiazdorczej rosiczki. Okej. Coś tutaj się jeszcze... Aha. To było to. Łup, łup. Trupojady. Parszywiec. A widzicie, to jest to, co na samym początku zamiast tych. Zamiast zgnilców się pojawiło. Upiory, biała dama to nie koszmar. I wampiry. Bruksa skrowobianko. Dead Love. Dodatkowo jeszcze mamy jakieś zupełnie nowe stwory i wampir wyższy. Dobra. Coś tutaj miałem znaleźć. Możecie wyjść, nic wam nie zrobię. Dorośli czy dzieci? Dziękujemy, panie Wiedźminie. Niech Lebioda ma was w opiece. Ale gdzie ja wyszedłem? Przecież miałem iść dalej. Dobra. Zadania.
poboczne. Tu miałem iść. Chciałbym to skończyć. Aha. Zginilec. Okej. I co, paskudo? Odskok. Dobra. No i tak to powinno mniej więcej wyglądać, a nie jakieś takie wydawanie się w głupie walki. Muszę w ten sposób zacząć grać, bo tak to jest bez sensu trochę. Wiśniówka na spirytusie. Dziennik Augustyna Bednarza. Klucz do skrytki w słonecznikach. Przeczytaj dziennik, dobra, ekwipunek. Ale poczekajcie, bo jak ja dostałem go, to powinienem mieć ostatnim tym, nie mam. Przedmiotach fabularnych. Dobra, czyli to powinno być tu. W sumie to nie przeczytałem nawet tych. Nowy wpis w bestiariuszu. Ja sobie przeczytajcie na spokojnie. Insektoidy suplement. Dobra, teraz znajdźmy ten. Jest. Dziennik Augustyna Bednarza. Ostatnie strony są nagle zapisane innym charakterem, pełnym skleksów i zamazanych wyrazów. Tajemniczy jegomość zapytania, czy zgodzę się sprzedać mu zapas beczek, które przygotowujemy do nowego rodzaju wina. Odmówiłem w dwóch zdaniach, bo wiem, jak bardzo na tym winie zależy panience Matyldzie i jak wiele zależy od tego, czy wino podbije rynek. W końcu ostatnimi czasy winica strasznie cienko wszędzie. Tajemniczy jegomość okazał się również niezwykle zamożny, przyszedł do mnie ponownie z bardzo ciężką sakiewką. Psia krew, ciężko mi będzie odmówić, jeśli jeszcze raz podda mnie próbie tej sakiewki. Jest, ale co mogłem mi... Panienkę załamano, nie dotknę tych pieniędzy, dopóki nie wszystko mi się nie uspokoi. Sakwę wypchano mnie nietkradzimi florenami, schowałem w słonecznikach. Aha, czyli jednak gość... Odszukaj skrzynkę ukrytą w słonecznikach. Gdzie to jest? Tu? A jestem ciekawy jeszcze, czy tam coś w tym domu nie będzie. Zamknięte. Dobra. Powoli zaczyna się przyzwyczajać. Powoli. Któryś już odcinek i ja mówię, że dopiero powoli zaczyna się przyzwyczajać z powrotem do klawiatury. Zjedz coś. Dobra, i tutaj musimy tę skrzynkę znaleźć w słonecznikach. Tutaj coś jest, o. Floren 80, mało. Dobra. Aha, teraz zobaczymy, co mi znowu wskoczyło. Nie to.
Zadanie poboczne. Awantura o wino. Koronata. To jest to. 1 z 5. W porządku. Teraz gdzie mamy jakąś najbliżej? Tutaj. Tu objechać i zrobić to. No nie wiem, czy się mi w tym odcinku uda, to już jest troszeczkę... Trochę jednak czasu jest potrzebne na wykonanie każdego takiego zadania. 150 kroków. Skubane. Ja sobie biorę tutaj, wciskam normalnie na leczenie. Nie, trudno jest. Trzeba jednak uważać, odskoczyć od czasu do czasu, ewentualnie użyć czasem bardziej kłyna. Jak mnie daleko wyrzuci. Jednak na taki żywioł, jak na, nawet na niższym jeden poziom, nie da się tutaj grać. Ewentualnie muszę sobie delikatnie te zbroje poprawić. Ponieważ one są już na ten poziom trochę niewystarczające. Dobra, nie tak zrobimy. Słuchajcie, ja sobie muszę przemedytować, bo ja nie mam żadnych... Będzie szybko. Szybciej będzie na płotce. Ale teraz wiemy, z czym mamy do czynienia i jak je do tego przygotować. Miodzie. Tu się tak czasem dużo dzieje, że to robi się, tak powiem, tu odskok, tutaj nacisnąć ciężki, mosiężny klucz. List
i klucz w takim miejscu. To musi być coś ciekawego. Wygląda na to, że zabił go Archespor. Dobra, coś tutaj mamy. Dobra, zobaczymy sobie teraz w ekwipunku, co mi tutaj wpadło. Na samym dole. Jakiś list. Przeczytaj te rozkazy uważnie, bo nie będę to robił pomyłki. Staw się jutro w omówionym miejscu i odbierz kolejną porcję sadzonek. Trzeba zintensyfikować akcję zarażenia winnicy w... Tylko się nie spóźni, bo będzie czekała też ekipa z drugiej winnicy. Nie zapomnij klucza. Aha. Ewidentnie ktoś sabotuje działalność Vermentino. Ale z tego listu nie wynika kto. Może z czasem dowiem się więcej. Dobra, tu mamy płotkę. I gdzie mam jechać dalej? O, kawałek. Nie, dobra, tutaj. Nie tak szybko. Powiem szczerze, że myślałem, że to szybciej pójdzie jakoś, a jakoś tak na razie wcale to tak szybko nie ma. Dajesz płotka. A, myślałem, że się uda. Co? Kurde wol, ale bym się zdrzemł. Co tam było? A, tam widzicie? Słyszycie w ogóle, że coś się... O cholera! W nogi. Haha. To powinien się przygotować i wziąć jednak jakiś... Ale przeciwko insektoidom albo coś w tym stylu. Tak jest. Załatwiony. Odskok, odskok. Jest. Siedlisko skolopendromorfów. Powinienem je zniszczyć. Dobra, mamy. Co tutaj? Większy czerwony mutagen. Ładnie. My, tędego. Dziękujemy. My, tędego. Dziękujemy. A czyżby to też się zaliczało do zadania? Muszę się znowu przyzwyczaić do zakładania sobie
nakładania sobie jakiś tam olej na miecz, ze względu na to, że walcząc z takimi przeciwnikami, no to jak widzicie, dosyć dużo zabawy. Dobra, to mnie nie interesuje. Nie tym razem. Dobra, załatwię tutaj jeszcze jedno. Mam dopiero dwa z trzech. Ja jestem ciekawy, czy jak skończę to wszystko, to będę musiał od razu iść do niej powiedzieć, że załatwiłem jej te problemy. Czekajcie, to tak mi się wydaje, że to mogło być chata zielarki. O, znowu to. Trzeba robić z jakimiś zakosami, bo to nie ma najmniejszego sensu. O, skubany, ale bije. Do tyłu, bo mnie tutaj załatwi. Patrzcie. Jakie to dziadostwo mocne, to normalnie jedno uderzenie i praktycznie pół życia mi zabiera. Co jest? Wow. Taki chyba przerwniczek. Fajne. Ależ mnie suszy. Zielony mutagen. Tu było. Trzeba przypilnować, żeby 3 z 5. No i następny jest dosyć daleko. Bo aż tu, a przy okazji możemy zaznaczyć, załatwić tą sprawę i tą. Dobra, zrobimy tak. Czyli w następnym odcinku zajmiemy się dwoma znakami zapytania. Jednocześnie te dwa znaki zapytania to są prawdopodobnie te zlecenia od tego głównego zarządcy księżnej i przy okazji możemy tam zdobyć kasę. Właśnie, ile ja mam kasy teraz? Prawie 24 tysiące, nie jest źle. Jakieś rycerskie buty plus 35 żywotność, wymagany poziom 43. Powoli się zbliżam do tego, ale bardzo powoli ze względu na to, że część tych zadań już mam na... Jestem zbyt wysoko na... Jeśli chodzi o poziom w stosunku do tego, co mam zadania już przekroczone. Dobra, widzimy się... Aha, znajdź zawody sabotażu. Co jest? Widzę przecież, że się ociągają, ale co im będę przeszkadzał? Wnuki to mi nie dadzą wiary, że sam Geralt z Rivii mnie od złego wybawił. Jeszcze możemy znaleźć właśnie dowody sabotażu. Tylko chciałbym... W sumie to w podobnym... Zaraz zobaczymy. To jest normalne. To dwie. A jeżeli chciałbym znaleźć dowody sabotażu... Aha, czyli też tak samo. Dobra, możemy zrobić w ten sposób i przy okazji dowody sabotażu. Tylko teraz pytanie, czy zrobić, znaleźć te dowody, czy jeszcze rozwiązać problemy tego drugiego właściciela winnicy. No dobra, zobacz. Pomyślę.
Na razie widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczcie, jaka piękna kraina. Zobaczcie, jakie te kolory. Takie cukierkowe aż za bardzo. Wolałem jednak to, co było na przykład na Skellige, taka szara, ale bardzo taka ostra wyrazistość. No nic. Dzięki. Bywajcie.